Hej na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem zakupowym z Shein oraz Temu, czy Timu, Shein, jak kto woli. Porównamy sobie, czy te same produkty w rzeczywistości mają ten sam materiał, jak wygląda to cenowo, gdzie się bardziej opłaca kupować i czy jest w ogóle jakaś różnica. Tak więc zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, którą kupiłam na Temu i Shein'ie, to taki komplet ze spódniczką i topem kropki. I tak. Czyli jeszcze nie przymierzałam tego, więc będzie warzywo. Czym się pierwszy różni? Na pewno kolor. Nie wiem, czy to dobrze widać. Ten jest bardziej bordowy, a ten... No, widać, że to jest bardziej takie bliżej czerwonego niż ten z Shein'a. No, jeśli chodzi o dotyk... No to samo. To samo. Ja no to bardziej szorstkie. Tak szorstkie bardziej? Tak. No też mi się wydaje, że to jest mniej przyjemne, ale jak tak patrzę z bliska. Dobra, czyli Temu na razie wygrywa, bo jest... Tutaj więcej bawełny dali. Więcej bawełny. No oczywiście, jest bardziej przyjemny w dotyku. Czy mniej prześwituje? Nie, jeśli chodzi o prześwitowanie, to raczej będzie to samo. No, czy czymś się różni? Chyba widzę różnicę. Jeśli chodzi o spódnicę, to chyba ta z Temu jest ładniej skrojona. O, bo zobaczcie. Ta z Shein'a ma tu taki szew przez sam środek. A ta nie ma czegoś takiego. Myślałam, że się obędzie przymierzanie obu, ale z tego co widzę, muszę przymierzyć dwa. Tak więc przymierzamy. Ok, a więc mamy tutaj zestaw z Temu. Ja mam mówić na to Temu, nie Timu. No i prezentuje się następująco. Myślę, że nie jest najgorszy. Wiedziałam, że te koszulki też wiążą jakoś tak tutaj na szyi, ale nie wiem. Pewnie było lepiej, jakby tu było troszkę więcej. Ale myślę, że ogólnie nie jest źle. Nie prasowałam go, to delikatnie mi się przydało. Materiał, no, cieniutki, ale w miarę ładnie zszyte. Nie ma do czego się tu za bardzo przyczepić. Zameczek z boku. To jest eska. Na lato my się nie jest. Od razu mogę Wam pokazać buciki z Shein'a. I powiem Wam, że bardzo wygodne. Chyba ze względu na to, że one są takie niziutkie. Bo nie wiem, ile one mają, 5 cm może. Ale no, jak na boso. Polecam Wam te buty. Zwłaszcza, że one mi się bardzo kojarzą z butami z CCC Jenny Fairy. Bo kiedyś też tak kupiłam i był taki sam zamek. Jak możecie zobaczyć, że to jest po prostu taka nakładka, którą dajecie. O, tutaj i buty zapięte, więc nie trzeba się bawić. No tak więc to jest z Temu zestaw. I zaraz przejdziemy do zestawu z Shein'a, żeby porównać. A więc mamy komplet z Shein'a i tak. No rzeczywiście jest jakaś różnica w tym materiale, tamten był taki dosyć przyjemny. A ten taki po prostu szorstki, taki największy badziew. I nie wiem, o co chodzi z tym. Bo tutaj albo nie starczyło materiału, po prostu pociągnęli to dotąd. Chociaż to idzie przez całość. No nie rozumiem, o co chodzi. Na pewno wykonanie jest lepsze z Temu. Nie dość, że lepszy materiał z Temu. Wykonanie lepsze z Temu. No, nie wiem. Niby to wszystko jest tak samo zszyte. Ale jakbym miał wybierać, to na pewno ten drugi zestaw. Na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, ale jednak są jakieś takie detale, które po prostu, no, coś mi tu nie pasuje. Nie polecam tego zestawu z Shein'a. Jak już, to z Temu. Kolejna rzecz, Shein Temu. Dwie zielone sukienki z kokardką na plecach. Patrzymy, czy na pierwszy rzut oka jest jakaś różnica. I od razu czuć, materiał z Shein'a jest lepszej jakości. Więc tym razem na odwrót, a ten gorszy. Tak samo struktura również się różni. Dwie różne falbanki. No, ta ewidentnie widać, że takie jest badziewie. Cieńsze, no ale przymierzamy. Zobaczymy, jak będzie się prezentować. Kolejna sukienka. Z tyłu kokarda. No, ogólnie jest dosyć taka urocza. Z tym, że tu odstaje, ale nie wiem, czy to jest kwestia po prostu
że u mnie będzie odstawać. I to jest taka strasznie luźna ta gumka. Wydaje mi się, że może być tu mniej materiału, a nie takie, że ktoś wam pociągnie, to normalnie wszystko będzie widać. Ogólnie spoko sukienka. Fajnie plecy odkryte, macie regulacje na ramionczkach. Materiał dosyć przyjemny, nie taka folia. No nie wiem, jak ktoś takie lubi. Myślę, że gdyby nie to, że tu odstaje i właśnie jest taka dosyć luźna tu z tyłu, to mogłabym ją zostawić, ale tak niestety muszę ją zmyć. Tak się ładnie kręci. Tak więc przymierzamy z temu, bo tam materiał był niestety trochę cieńszy. Zobaczymy, czy chociaż nie będzie tego problemu oraz tego. Tak więc przymierzamy. A więc sukienka zielona tym razem ze strony temu. Jak widzicie, tył się zgadza. Powiem wam, że ledwo ją wyjęłam, chciałam założyć. Ej, bo mi w ogóle ramionczko, więc jakość wykonania bardzo słaba. Tutaj, patrzcie, co tu się dzieje. Tu od razu wystaje jakieś takie, nie wiem. Niestety tutaj w dekolcie ten sam problem, co w poprzedniej sukience. Nie wiem, czy jest to kwestia, po prostu, że ja mam mały biust. Czyli po prostu jakiś dziwny krój. Tu odstaje, tu odstaje. No może bym miała więcej, to było ok. Co nie zmienia faktu, że jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia. Plus tej sukienki jest taki, że o wiele bardziej podoba mi się jej długość niż tej poprzedniej z Shein. Tamta była trochę dłuższa, a ta jednak pokazuje trochę więcej nogi. Wydaje mi się, że to jej atut w porównaniu z tamtą. O materiał? Nie jest nieprzyjemny, jednak jest trochę cieńszy niż z drugiej sukienki. Jeśli nie odstawałaby na dekolcie, to pewnie bym sobie ją zostawiła. I właśnie tą z temu, a nie z Shein, ze względu na długość. Jednak, tak jak mówię, no, jakość pozostawia wiele do życzenia. Materiał nie jest zły, bo to nie jest folia, ale jest cieńszy niż ten Shein. Ja bym tak porównywała poprzednie zakupy, gdzie były sukienki wieczorowe, sukienki na wesela, to jak na razie jakość tych zamówień jest o wiele słabsza. Ale przymierzamy kolejne sukienki. Kolejne sukienki Shein. Temu tu nie widzę żadnej różnicy, tak więc chyba przymierzymy po prostu jedną z nich. Kolejna sukienka. Powiedzmy Shein i temu. Ta sama sukienka, ta sama jakość, więc przymierzamy tylko jedną. Prezentuje się następująco. Bardzo mi się podobają te odsłonięte plecy. I niby jest krótka, ale fajnie, bo ona ma kilka tutaj warstw materiału i ten materiał jest naprawdę gruby, więc nic nie będzie prześwitywało. Właśnie jest taka bardzo urocza i taka cute. No, ją polecam. Tutaj, no, trzeba uważać, bo myślę, że może było coś być widoczne, ale mamy na to swoje sposoby. Tak więc tą sukienkę polecam. Myślę, że wygląda fajnie, nie wygląda tak wiecie, bazarowo, nic. No, ładna, na jakieś wyjście, może randka albo impreza, sam raz. Zostawiam. Do porównywania kolejnych rzeczy założę top, który kupiłam z Shein'a. Ich jakość to jest taka typowa jakość New Yorker. No normalnie 1:1 bym powiedziała. A więc założę to i bierzemy się dalej za porównywanie. Tym razem spódnic. Spódnica z Shein. No, wymaga troszeczkę prasowania, ale myślę, że będzie rzeczywiście tak nie prześwituje. Prześwituje czy nie? Myślę, że jest ok. Lubię takie długie spódnice na lato, bo mega eleganckie. Macie z boku zameczek. Więc spoko. Jest rozporek na nogę. Lubię bardzo ten element. Tu wszystko pasuje, więc jeśli nosicie eskę i trochę wciągacie brzucha, to ta spódnica będzie wam pasowała. Idziemy przymierzać spódnicę z temu. Do tej nie mam co się przyczepić. No, wykonanie, no takie typowe Shein. Tu coś jest zgięte. Nie wiem, czy to jest kwestia, że oho, coś tutaj poszło nie tak, ale myślę, że za tą cenę naprawdę nie ma co wyrzucać. Jeśli chodzi o spódnicę z temu, no to jak widzicie, różni się kolor. Wykonanie praktycznie to samo.
W dotyku jest milsza. Co do prześwitu, myślę, że to samo. Zameczek z boku. No, ładnie się prezentuje. Powiem wam, że czy wybierzecie z temu, czy z Shein, to będziecie zadowolone. Myślę, że wygląda ok. Jeszcze oczywiście troszkę przeprasować i będzie fajnie. Jak widzicie, mam ładny zestaw z takim motywem. Od razu mi się kojarzy włoskim, bo jak ja widzę gdzieś cytrynek i żółte kolory, to ja już widzę, że to jest outfit do Italii. Tak samo jak moje żółte paznokcie, ponieważ wybieramy się do Italii, więc możliwe, że ten zestaw wezmę ze sobą. Jak widzicie, top z tyłu jest na gumkę. Spódnica też jest na gumkę, dodatkowo ma taki pasek. Po prostu zwiążeć sobie albo z przodu, albo z tyłu, gdzie komu pasuje. Jeśli chodzi o materiał, to jest taki śliski, ale nie aż tak badziewny, żeby prześwitywał. Może delikatne, ale to nie jest żaden chamski prześwit. Wykonanie, no nie czarujmy się, nie będzie to robota jakaś żmudna przy produkcji, więc postawię trochę do życzenia, ale koniec końców zestaw bardzo uroczy. I też zestaw z temu, który zostawię. Kolejny zestaw. Jest trochę długi, więc ja mam teraz taki mały słupek, więc przydałby się wyższy, ale no, minimum brakuje, żeby mi się ciągnęło po ziemi. Więc można trochę spodnie skrócić. Ale ogólnie myślę, że fajny ten zestaw. Podoba mi się ten kolor. To jest taka pomarańcza, taka jakby przypalona. Więc spoko. Wysoki stan. Zameczek z boku taki niewidoczny, bo też jest w kolorze właśnie takiej pomarańczy. Fajnie, tu jest tak wszystko wisi, więc wiecie. Można ukryć troszkę brzuszek. I tą górę można albo na kokardę, albo jak wolicie na szyi, to zrobić wiązanie na szyi. Ja tego na pewno nie zwrócę. Dostaję sobie ten zestaw. Jestem zadowolona. Kolejna sukienka. Nie pamiętam, czy z czymś tam sprawdzę, bo tyle tych zamówień zrobiłam, że już nie wiem. Bardzo podobały mi się plecy, zwłaszcza te takie plecionki. Myślę, że fajnie to wygląda. Zamek też jest spoko, dzięki czemu macie fajną talię. I wszystko tak ładnie tu ściupia. A przód, no, jest ciekawy. Jeśli jakaś z was ma większe piersi, na pewno będzie wyglądało jeszcze lepiej. Ale myślę, że nawet dla tych mniejszych wygląda ok. Jestem zadowolona z tej sukienki. Materiał też jest taki fajny, przyjemny. Chyba najgrubszy z tych wszystkich, które wam pokazywałam. Więc wykonanie dosyć solidne. Zostawię ją na pewno. Myślę, że prezentuje się całkiem spoko. Kolejna sukienka. O takich grubszych ramionczkach. I jak widzicie, ona jest na gorsetowe takie zaciągania tutaj, więc fajnie, talia podkreślona. Im mocniej sobie zwiążecie, tym większy efekt wąskiej talii będzie. To jest spoko, na początku się przestraszyłam, bo tu tak może rozciągać, że jak macie większy biust, no spokojnie się tu spiechę zmieścić. Ja się bałam na początku, że będę tu pływać. Ale koniec końców udało się wyratować. I tak, nie prześwituje. Tak, fajna jest, nie ma podwójnego szycia tutaj, ale materiał jest spoko. Oczywiście trzeba to troszkę przeprasować, ale myślę, że ogólnie prezentuje się spoko. Ma szersze ramionka, więc tym bardziej na większy biust się nada. Zameczek z boku. Małe rozcięcie na nogę. No, myślę, że mogę ją polecić. Podsumowując, myślę, że ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy Temu albo Shein jest lepszą firmą. Bo jak sami mogliście zobaczyć, raz jeden produkt był lepszy, raz drugi. Nie zdarzyło się tak, że każda jedna rzecz była lepszej jakości, na przykład z Temu albo z Shein.
Może to jest jakaś kwestia szczęścia, co się trafi. Może mają ten sam magazyn, bo jak mogli się zobaczyć, nawet zdjęcia modelek były takie same w przypadku niektórych rzeczy na obydwu stronach, więc albo jedna kopia od drugiej, albo po prostu dwie różne platformy, ale te same rzeczy, te same modelki. No, nie wiem. Ale warto było taki test zrobić, bo jak widzicie, jakieś różnice mogą być. Tak więc życzę Wam powodzenia w zakupach, żeby trafiały Wam same dobre jakości. I co? Następnego filmu. Pa, pa!